Tak. Wyczerpaliśmy też obrad, jeśli chodzi o projekty uchwał, przechodzimy do oświadczenia komunikatów. Proszę podać terminy komisji, jeśli ktoś już ma swoje. Panie, a ja jeszcze chciałam, aby Państwu uświadomić, że naprawdę wspieram na... Państwa, chcę Państwu pokazać, że przeczytać kolejny termin sesji w 13 roku, 24 stycznia, 21 lutego, 21 marca, 18 kwietnia, 23 maja, 20 czerwiec, 4 lipca, 29 sierpnia. Pani Komisja Zdrowia 9 stycznia, 17.30. Komisja Praworządności 9 stycznia, 18.30. 17.45. Komisja Edukacji 9 stycznia, 18.30. Komisja Sportu 9 stycznia, 19. Komisja Edukacji 17.30. Komisja Sportu Kazimierza 9 stycznia, 17.30. Komisja Edukacji 17 stycznia, 17.30, Komisja Kultury, 17 stycznia, 17, Komisja Sesja, 20 stycznia. I znowu będzie się wprowadzać do porządku. Na kolanie znowu pan na przeciw. Proszę zapytać panią przewodniczącą. W komunikacie chciałem Państwu pokazać wszystkich zdrowy, spokojnie pan Peco, odprężenia się przez te święta, żeby błogosławieństwo spłynęło na każdego i żebyśmy wszyscy się spotkali w zdrowiu i wypoczęci po tej przerwie, wybawieni zabawami sylwestrowymi w styczniu. Tego z całego serca wszystkim życzę. Ściskam Państwa i bardzo, bardzo dziękuję. A teraz, jeśli Państwo macie oświadczenia jakieś... Wszystkiego najlepszego. Ja mam oświadczenie, a w zasadzie nie oświadczenie, ale zaproszenie. Serdecznie Państwa zapraszam w piątek 21 grudnia o godzinie 18 na rynek, na scenę przy ratuszu, gdzie będą prezentowane jasełka w Rydzaku. I proszę pamiętać, że to jest koniec świata, ostatni raz mamy ją... Ja Państwa zapraszam na wernisaż. Oczywiście. Fotografii pojutrze, czyli w sobotę o 18. Oczywiście. W siódmej sprawie. Oczywiście. Do zobaczenia. Ja jedno zdanie chcę powiedzieć. Nigdy to nie stało i nadal nie uważam, że w ja się jeszcze nie umyślę. Za to, że tam jakiś, że powiedziałem słuszną rzecz, ale może przeprosiłem, wyrażam ubolewanie w stosunku do pana Rosnera. Dziękuję, proszę Państwa, bardzo proszę. Wyczerpanie na maksa tematu zabytków, którzy są przedmiotem rozwijania do dzielnicy.